Dzień dobry Państwu. Nazywam się Ewa Dudziak i zapraszam na wykład w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki pod tytułem Chemiczne łamigłówki. Na wykładzie zaprezentuję pewną metodę fizykochemiczną służącą do określania struktury cząsteczek, głównie organicznych, chociaż nie tylko. Na slajdzie tytułowym pokazane jest przykładowe widmo NMR. Wyjaśnię za chwilę, co to znaczy. Ale zacznijmy od tego, w czym problem. Potrzebne jest chemikowi, syntetykowi potrzebne jest narzędzie do szybkiego i skutecznego, najlepiej niezbyt drogiego, rozpoznawania, co powstało w kolbie. Czyli syntezujemy związek chemiczny, izolujemy, tak, oczyszczamy naszą substancję. Niech to będzie pokazany tutaj telurofen, tak? Na lewym zdjęciu mamy syntezę telurofenu. Syntezujemy, to trwa długo, oczyszczamy, otrzymujemy żółtawy olej. No i teraz, czy to jest to? Czy powstał telurofen, który chcieliśmy otrzymać? To jest pytanie, na które każdy chemik w swojej codziennej pracy musi szybko poznać odpowiedź. Drugie pytanie, które się pojawia, czy ten telurofen na pewno jest czysty? Czy nie jest zanieczyszczony jakimś innym związkiem, jakimś produktem ubocznym, który może być niepożądany na przykład w następnych etapach reakcji? No dobrze, mogło wyjść tak, że nie powstał mój telurofen, ale powstało coś innego. Powstało coś, co ma inny kolor, wygląda ciekawie na oko, bo jest kolorowe na przykład. No i teraz co powstało? Czyli powstała jakaś nowa substancja i chcemy się dowiedzieć, jaka jest struktura nowego związku chemicznego. Bardzo podstawowe pytanie, które stawiają sobie, tak, naukowcy, chemicy, którzy syntezują różne, między innymi użyteczne cząsteczki. No i te pytania, które zadałam przed chwilą, mogą być, powiedzmy, na różnym poziomie uważane za łatwe lub trudne. Po pierwsze, jeżeli otrzymaliśmy związek znany, który rutynowo się otrzymuje i który od dawna został bardzo dobrze opisany, to często dość łatwo można sprawdzić, czy to, mierząc podstawowe właściwości fizyczne tego związku i porównując z właściwościami skatalogowanymi, z właściwościami spisanymi w tablicach. Jakie to są właściwości? Temperatura topnienia, temperatura wrzenia, współczynnik załamania światła, barwa. No, chociaż barwę trzeba jakoś skatalogować, tak? I to jest pytanie, jak? Można sprawdzić w prosty sposób reaktywność za pomocą testów. No i można z dość dobrą pewnością stwierdzić, tak, to jest mój związek, on jest czysty. Ale te metody zawodzą, jeżeli mamy nowy związek. Jeżeli mamy nowy związek, to co możemy zrobić? Możemy wykonać analizę elementarną i dowiedzieć się, jakie są pierwiastki. I tak, z jakich atomów, w jakiej liczbie zbudowana jest nasza cząsteczka. No ale to jeszcze nie wystarcza. Możemy wykryć za pomocą reakcji charakterystycznych grupy funkcyjnej i dowiedzieć się, że na przykład to jest kwas, albo to jest alkohol, albo coś jeszcze. No ale oczywiście to i tak jeszcze mało. Właściwości fizykochemiczne mogą nam coś podpowiedzieć, ale jakie są współczesne metody określania struktur nowych związków chemicznych? No, po pierwsze, można otrzymać kryształ, monokryształ idealny i za pomocą rentgenografii strukturalnej otrzymać strukturę cząsteczki. Tak, tutaj o tym nie będę mówić, ale to jest świetna metoda badania struktur ciał stałych w każdym razie. Co można jeszcze zrobić? Można w jakiś sposób zważyć cząsteczkę, a ściślej mówiąc zmierzyć stosunek masy do ładunku
jonu, który otrzymamy z naszej cząsteczki. Do tego służy spektrometria mas. O tym też nie będę mówić. Natomiast ja będę mówić o metodach spektroskopowych, jednej z metod spektroskopowych, o tytułowym NMR-ze. No dobrze, czyli chcemy mieć jakąś metodę, dzięki której możemy zobaczyć cząsteczkę. Chcemy mieć magiczną latarkę, którą można na tą cząsteczkę poświecić, a jeszcze wbudowany w nią magiczny mikroskop, tak żeby było widać, jakie jest dokładnie rozłożenie przestrzenne atomów cząsteczki, który atom, z którym jest związany i tak dalej, i tak dalej. Im więcej szczegółów, tym lepiej. No, niestety takiego prostego narzędzia, który coś takiego potrafi, chemik, syntetyk w swojej szufladzie nie ma. Ale mamy różnego rodzaju spektroskopie, takim narzędziem do zobaczenia cząsteczki, oczywiście nie w bezpośredni sposób, tylko tak, pokażę jak. W bardziej złożony sposób jest spektroskopia, a urządzeniem, które nam to umożliwia, jest spektrometr. W przypadku techniki, o której dzisiaj będę mówić, w przypadku NMR-u, częścią spektrometru jest magnes. Oczywiście zawsze do tego dołączony jest jeszcze komputer, a tutaj potrzebne są jeszcze inne elementy. Mierzymy próbkę, tak, mamy próbkę naszej substancji w probówce. Probówka jest maleńka, pani tutaj trzyma maluteńką probówkę. Do zmierzenia tej maluteńkiej próbeczki potrzebny jest taki ogromny aparat. I co z tego otrzymujemy? Oczywiście nie otrzymujemy od razu struktury, tak, tylko otrzymujemy serię takich dziwnie wyglądających wykresów, tak zwanych widm NMR, które musimy dopiero zinterpretować. Najczęściej nie wystarczy zinterpretować takie jedno widmo, najczęściej potrzebna nam jest seria widm. No i na tej podstawie możemy zaproponować jakąś strukturę. Najczęściej jest tak, że jeżeli mamy naprawdę nową cząsteczkę, o której bardzo niewiele wiadomo, to te widma nam nie wystarczą. Musimy mieć jeszcze informacje z innych metod fizykochemicznych, na przykład ze spektrometrii mas, na przykład z analizy elementarnej, no i tak dalej, i tak dalej. Zatem praca przy określaniu nowej struktury jest zwykle złożonym procesem. No dobrze, ale my tutaj zajmiemy się tą spektroskopią NMR. Co to w ogóle znaczy? Co oznacza skrót? Skrót NMR bierze się z angielskiego Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, co po polsku oznacza spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego. Wyjaśnijmy poszczególne słowa. Po pierwsze, spektroskopia to metoda badania materii, która wykorzystuje pochłanianie promieniowania elektromagnetycznego. Tak? Ta materia musi oczywiście jakoś wybiórczo pochłaniać promieniowanie elektromagnetyczne. Dlaczego jądrowy? Dlatego, że w NMR zaangażowane są jądra atomowe. Nie wszystkie, niektóre tylko się do tego nadają. Dlaczego rezonansowe? Ponieważ mamy do czynienia z rezonansowym pochłanianiem fali elektromagnetycznej. Wyjaśnię to na następnych slajdach. No i wreszcie eksperyment musi odbywać się w polu magnetycznym, w magnesie. I właśnie magnes, a dokładniej elektromagnes, jest tym ogromnym urządzeniem, które było widać na zdjęciu. Tak? To jest część spektrometru, ta największa część, no i najdroższa, szczerze mówiąc. No dobrze. Teraz wyjaśnijmy sobie, co to jest ta spektroskopia i co to jest widmo. Tak? Mówiłam, że otrzymujemy serię widm NMR. Mamy różne widma, nie tylko widma NMR. Możemy mieć widma elektronowe, widma w podczerwieni. No, tych widm jest dużo różnych, ale generalnie w spektroskopii chodzi o pochłanianie przez materię kwantów energii.
kwantów promieniowania elektromagnetycznego. Co to są te kwanty promieniowania elektromagnetycznego? To są najmniejsze porcyjki energii przenoszone właśnie przez to promieniowanie. No i my potrafimy zmierzyć stosunkowo łatwo, które promieniowanie o jakich długościach fali zostało pochłonięte bardziej, które mniej, i możemy wykres absorpcji tego promieniowania w zależności od częstotliwości fali nanieść na wykres. No i to jest właśnie to widmo. Na osi poziomej możemy mieć częstotliwość promieniowania elektromagnetycznego, a możemy mieć również długość fali. Zwrot tych strzałek jest przeciwny, dlatego że długość fali jest odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości. Może niektórzy taki wzór pamiętają. A zatem tak naprawdę tutaj zwyczajowo w różnych spektroskopiach mamy na osi poziomej albo częstotliwość, albo energię, albo długość fali, albo odwrotność długości fali. Różne możliwości są, powiedzmy, przyjęte. Natomiast na osi pionowej zwykle jest absorpcja promieniowania o danej długości. A zatem idea przedstawienia widma nie jest specjalnie skomplikowana. No, oczywiście można się zastanawiać, dlaczego materia wybiórczo absorbuje fale o różnej częstotliwości. I o tym za chwileczkę powiem. No dobrze, ale mamy tutaj takie właśnie charakterystyczne widmo. I teraz takie widmo można potraktować jako odcisk palca substancji. Jeżeli będzie to widmo w zakresie światła widzialnego, czy ewentualnie bliskiego ultrafioletu, no to będzie to widmo w jakiś sposób określać barwę naszej substancji. No i to będzie właśnie umożliwiało skatalogowanie barw substancji, tak naprawdę skatalogowanie widm w zakresie światła widzialnego. No dobrze, a my się w zasadzie takimi widmami tutaj na dzisiejszym wykładzie nie będziemy interesować. Ale zacznijmy od tego, że to pochłanianie promieniowania elektromagnetycznego przez materię jest wybiórcze. Dlaczego jest wybiórcze? Pamiętajmy o tym, że ten mikroświat, w mikroświecie panują troszeczkę inne zasady niż w naszym makroświecie i mamy do czynienia z budową kwantową materii. Kwantowane jest, jak mówiłam, promieniowanie elektromagnetyczne. Tak? I wybiórcze pochłanianie kwantów energii przez materię jest związane z tym, że musimy mieć w tej materii jakieś luki energetyczne, czyli poziomy energetyczne, które mają ściśle określone odstępy. A zatem w naszej cząsteczce mamy kilka dostępnych poziomów energetycznych. Cząsteczka na naszym rysunku znajduje się na najniższym poziomie, jest w stanie podstawowym, ale dostępny jest jakiś poziom wzbudzony, niezajęty, nieobsadzony, na którym ta cząsteczka może się znaleźć. Kiedy ona się znajdzie na wyższym poziomie? Wtedy, kiedy pochłonie odpowiedni kwant energii, wtedy, kiedy zyska dokładnie tyle energii, tak, ile oddziela te dwa poziomy. Skąd cząsteczka może zyskać energię? Na przykład może pochłonąć promieniowanie elektromagnetyczne. Jak to wygląda? Promieniowanie elektromagnetyczne o odpowiedniej długości, czyli o odpowiedniej energii, wzbudza nam cząsteczkę, następuje pochłanianie energii. My to potrafimy zaobserwować, my to potrafimy zarejestrować w formie widma, tak? No bo
widać pochłonięcie tego promieniowania, którym naświetlamy próbkę. No, te eksperymenty nie są takie proste, ale taka jest idea. A jeżeli kwanty energii, tutaj ta energia jest przedstawiona jako długość strzałki czerwonej, nie jest dopasowana do żadnej różnicy poziomów, no to taka fala elektromagnetyczna przechodzi przez próbkę, nie jest absorbowana. No dobrze. Z czym mogą być związane te poziomy energetyczne? No. I czym są te przejścia? Proszę Państwa, tutaj jest bardzo dużo możliwości. Po pierwsze, jeżeli tak odwołamy się znowu do barwy cząsteczek i do zakresu widzialnego promieniowania elektromagnetycznego, to te poziomy energetyczne to będą poziomy elektronów walencyjnych, atomów i cząsteczek. A zatem za spektroskopię w zakresie promieniowania widzialnego, za tak zwaną spektroskopię elektronową, będą odpowiadać przejścia elektronów walencyjnych z poziomów podstawowych na poziomy wzbudzone. Ale to oczywiście nie jest jedyna możliwość. Mamy jeszcze spektroskopię w podczerwieni związaną z przejściami związanymi z drganiami cząsteczek. Mamy jeszcze przejścia rotacyjne, to jest zakres mikrofal. No i wreszcie mamy spektroskopię NMR. Spektroskopia NMR posługuje się falami radiowymi. Fale radiowe to są fale o dość dużych długościach, fale o stosunkowo niskiej energii, a zatem te odstępy energetyczne, te luki energetyczne są niewielkie w przypadku NMR-u. Znacznie, znacznie mniejsze niż różnice poziomów energetycznych, na przykład w spektroskopii elektronowej, tej, która związana jest właśnie ze związkami, z barwą związków. Częstotliwości stosowane w spektroskopii NMR to od 10 do 1000 MHz, tak? Hertz to jest jednostka częstotliwości, to jest odwrotność sekundy, tak? Mega oznacza 10 do 6. No ale co konkretnie odpowiada za poziomy energetyczne, które odpowiadają za pochłanianie fal radiowych? Proszę Państwa, za to odpowiedzialny jest spin jądrowy. Co to jest w ogóle spin? To jest właściwość kwantowa, która tak naprawdę nie ma odpowiednika w fizyce klasycznej, nie ma odpowiednika w makroświecie. Powiem tyle, jest to właściwość związana z magnetyzmem i jądro atomowe no, zachowuje się jak mikroskopijny magnesik. To jest takie, powiedzmy, uproszczenie, ale ono pozwala nam ułożyć sobie w głowie, o co tutaj w ogóle chodzi. No dobrze. Tak, jądro atomowe, mówimy, jest obdarzone spinem. No nie każde jądro obdarzone jest spinem. Ten spin określony jest liczbą kwantową, która może wynosić zero, tak? Jeżeli wynosi ona zero, no to mówimy, że jądro nie jest obdarzone spinem, tak? W szkole uczymy się o tym, że elektrony są obdarzone spinem, tak? Tutaj na wykładzie z jądrowego rezonansu magnetycznego potrzebny nam jest spin jądrowy. Różnica energii, różnica poziomów energetycznych związana ze spinem jądrowym jest wielkością odpowiadającą falom radiowym. Z tym, że potrzebne jest jeszcze coś. Otóż potrzebne jest do tego pole magnetyczne. W innym wypadku energie spinów nie są zróżnicowane. A zatem, żeby można było dokonać pomiaru NMR-owskiego, musimy naszą próbkę umieścić w polu magnetycznym. Wtedy pojawia się zróżnicowanie poziomów energetycznych naszych spinów. Tak? Mówi się, że mamy dwa ustawienia, alfa, beta. I
przejście jądra ze stanu spinowego alfa do stanu spinowego beta jest związane ze zmianą energii i z pochłonięciem kwantu promieniowania o częstotliwości radiowej. Tak? Zatem jądro zmienia swój stan spinowy i pochłania energię. I to jest tak sedno spektroskopii NMR. No i teraz możemy zmierzyć widmo NMR, które jest jak to widmo, wykresem pochłaniania promieniowania w zależności od częstotliwości tego promieniowania. No dobrze, a zatem, żeby podsumować i żeby wyjaśnić jeszcze jedno pojęcie, jeszcze jedno słowo z nazwy, czyli słowo rezonansowe, napiszmy sobie po jednej stronie, jaka jest energia kwantu. No, energia kwantu promieniowania radiowego, no, tak jak energia kwantu każdego promieniowania elektromagnetycznego, wynosi H ni. Ni to jest częstotliwość tego promieniowania, a H to jest stała Plancka, tak, stała fizyczna. No i tutaj mamy reprezentowaną tą wielkość. A po drugiej stronie mamy naszą próbkę. Mamy nasz związek chemiczny, tak, no związek chemiczny zbudowany z atomów, a w atomie mamy jądra obdarzone spinem. Na przykład jądra wodoru 1H. Jeżeli włożymy nasze jądra magnetyczne zawarte w próbce do magnesu, i to najlepiej jeszcze, żeby to był silny magnes, na przykład jakiś porządny elektromagnes, to wtedy generujemy tą lukę energetyczną niezbędną do tego, żeby w ogóle pomiar spektroskopowy był możliwy. I wielkość tej luki jest podana takim, jak widać, dość prostym wzorem. To jest stała Plancka H kreślone, czyli stała Plancka podzielona przez 2pi razy gamma. To jest jakiś współczynnik zależny od jądra. I B, literką B oznaczamy indukcję pola magnetycznego. No, czyli tak... Pole może być słabsze lub silniejsze, my musimy konkretnie wiedzieć, jaka jest wartość indukcji pola magnetycznego. No i teraz te wielkości, E zapisane po lewej i delta E zapisane po prawej, muszą dokładnie do siebie pasować, muszą być równe. Jeżeli je zrównamy, a potem jeszcze delikatnie przekształcimy to równanie, to mamy tak zwany warunek rezonansu. Tak? Mamy tutaj dopasowanie wielkości kwantu do luki energetycznej. Zachodzi rezonansowe pochłanianie energii, czyli odpowiednia częstotliwość promieniowania trafia na no, odpowiednią lukę energetyczną, tak, w jakimś określonym elektromagnesie. No i teraz jeszcze parę detali. Co to jest ten współczynnik gamma? No, to jest współczynnik proporcjonalności, który zależy od rodzaju jądra. Inny jest dla jąder wodoru. A tutaj w przypadku wodoru możemy mieć wodór 1H, wodór lekki, możemy mieć 2H, wodór ciężki, czyli deuter. Każdy z tych izotopów ma inny współczynnik gamma. No, bardzo popularnym jądrem w chemii organicznej jest w spektroskopii NMR związków organicznych, jest jądro 13C, no ma jeszcze inny współczynnik. No dobrze, a teraz jak dokładnie rozumieć to B, tą indukcję pola magnetycznego? Otóż nie jest to wcale pole wytwarzane przez magnes, tylko jest to pole tuż przy jądrze atomu. A zatem na to pole B będzie wpływać nie tylko pole wytwarzane przez magnes, chociaż oczywiście w dużym stopniu będzie wpływać, ale również będą wpływać jakieś subtelności, takie jak rozpuszczalnik, takie jak wszystko, co jest wokół jądra atomowego. No dobrze, a zatem mamy warunek rezonansu, już prawie możemy mierzyć. No ale właśnie, co my możemy mierzyć? Jakie jądra się do tego nadają? Najbardziej użyteczne w NMR-ze związków organicznych są oczywiście te jądra, które są obecne w związkach organicznych. To są protony, czyli jądra lekkiego wodoru
jądra izotopu C13. Oprócz tego jeszcze jądra fosforu 31P są obdarzone spinem, jądra fluoru 19, ale oprócz tego różne inne, na przykład telluru 125, tak, atom telluru był obecny w tym związku na drugim slajdzie. Do tego jeszcze wrócimy. Są również, występują w przyrodzie jądra głuche w NMR-ze. Tak, spin wynosi 0 i to są jądra tak zwane parzysto-parzyste, o parzystej liczbie protonów i parzystej liczbie neutronów. To są na przykład izotopy węgla C12 czy tlenu 16. Jak widać, musimy tutaj się posługiwać konkretną nazwą izotopu. Nie wystarczy powiedzieć węgiel, tak? Dlatego że węgiel C12 jest w NMR-ze głuchy, węgiel C13 jest bardzo użytecznym w NMR-ze jądrem. No, a zatem zawsze podaje się tą liczbę, określając z jaką techniką NMR mamy do czynienia. No dobrze. No ale teraz zastanówmy się nad tym warunkiem rezonansu. W warunku rezonansu był tylko współczynnik, który określa, jakie to jest jądro, tak? Który jest zależny od jądra. Czyli no, jeżeli wiadomo, że wszystkie jądra wodoru są identyczne, no są, cząstki elementarne są nierozróżnialne, no to jakim cudem możemy czerpać informacje chemiczne, informacje użyteczne dla chemika z widma NMR? Otóż, tak jak wspomniałam, istotne dla spełnienia warunku rezonansu jest B, jest pole magnetyczne tuż przy jądrze, a nawet należałoby powiedzieć na jądrze atomowym. A o tym, jakie jest to pole magnetyczne, decyduje między innymi, to jest subtelny efekt, ale mierzalny, otoczenie chemiczne. Czyli na przykład to, jaka jest gęstość elektronów wokół jądra atomowego. Od tego zależy tak zwane ekranowanie jąder atomowych. Tak? Chmura elektronowa ekranuje, osłabia pole magnetyczne, które dociera do jądra atomowego. I te nawet bardzo subtelne różnice pozwalają użyć tej metody w celach chemicznych, na przykład do określania struktury związku. No dobrze, no to jak wygląda takie widmo? Proszę Państwa, mamy oś, na której jest wcale nie częstotliwość fali radiowej, tylko jest w jakiś sposób zmodyfikowana częstotliwość. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale to, co jest na osi, jest jakąś pochodną częstotliwości i to się nazywa przesunięcie chemiczne. Ta nazwa dość dziwna w zasadzie, jest nazwą historyczną, bierze się stąd, że na początku NMR-em zajmowali się fizycy i oni zauważyli bardzo wcześnie, już w latach 40., że pochłanianie rezonansowe przez promieniowania radiowego przez próbkę zależy od tego, w jakim związku chemicznym umieszczone są te kluczowe jądra atomowe. Czy to jest woda, czy to jest parafina, czy coś tam jeszcze. No i uznali, że to jest taka chemiczna komplikacja i na osi mamy do dzisiaj przesunięcie chemiczne. Podajemy je w ppm-ach, czyli w częściach na milion. Przesunięcie chemiczne oznaczamy literką delta. No i teraz na widmie mamy sygnały rezonansowe. Mówimy na to również linie rezonansowe, a w żargonie i w codziennym życiu najczęściej nazywamy je po prostu pikami. No więc na tym widmie mamy pików 1, 2, 3, 4, 5. Niektóre z nich są rozszczepione, tak? Rozszczepione na 3 składowe czy na 6 składowych, a tutaj mamy pik nierozszczepiony, tak zwany singlet. Każdemu pikowi odpowiada albo
proton albo grupa protonów w jakimś określonym otoczeniu chemicznym. Tak? Czyli konkretne otoczenie chemiczne daje jakieś przesunięcie chemiczne. Można sobie policzyć, ile jest różnych otoczeń chemicznych wodorów w danym związku chemicznym. Oczywiście może być tak, że kilka atomów wodoru ma dokładnie identyczne otoczenie chemiczne. Tak się zdarza bardzo często i wtedy one dają, wtedy te wodory dają ten sam sygnał. No dobrze. Po lewej stronie mamy jądra słabiej przesłaniane przez elektrony, po prawej silniej przesłaniane. To było widmo protonowe, a tutaj proszę spojrzeć, że troszeczkę inaczej wygląda widmo węglowe. No w sumie bardzo podobnie, bo też jest linia podstawowa, są piki, czy też sygnały rezonansowe. Mamy skalę w przesunięciu chemicznym, to przesunięcie rośnie w lewo, no tak, taka jest tradycja. Ale po pierwsze, skala jest znacznie szersza. Od 0 do 200 aż ppmów. Typowa skala w widmach protonowych to jest od zera do kilkunastu ppmów, chociaż zdarza się i szerzej. Ale najczęściej związki organiczne mają dość wąski zakres przesunięć w widmie 1 HNMR, w widmie protonowym. Druga różnica, która rzuca się w oczy, to jest taka, że wszystkie piki są singletami, wszystkie są pojedyncze, w ogóle nie widać żadnych rozszczepień. No, może tutaj jest jakieś rozszczepienie, ale też tego dobrze nie widać. Rzeczywiście w widmie węglowym najczęściej stosujemy taką technikę, która te wszystkie rozszczepienia likwiduje, albo wszystkie, albo prawie wszystkie. No, tak jest wygodniej. Kolejna różnica jest taka, że o ile linia podstawowa w widmie protonowym była cieniutka, gładziutka, tutaj ta linia jest grubsza. Dlaczego? Dlatego, że tutaj pojawia się szum. Szum bierze się z małej czułości spektroskopii 13 CNMR. No cóż, po prostu węgla C13 po pierwsze jest znacznie mniej w naturalnym węglu, bo jest go tylko 1%. Po drugie jest to jądro mniej czułe. To wynika z niewielkiej wartości współczynnika gamma w porównaniu z takim współczynnikiem dla protonów. No, dużo by jeszcze mówić o innych przyczynach. Nie będę tak naprawdę o widmach węglowych więcej mówić, ale zasady interpretacji są dość podobne. Czyli jeden sygnał węglowy wskazuje na jakieś jedno otoczenie chemiczne atomów węgla. No dobrze, troszkę już wiemy. Chcemy wreszcie zabrać się do mierzenia. Co zrobić? No, po pierwsze musimy niestety mieć spektrometr. To jest dość drogie urządzenie. Składa się po pierwsze z magnesu albo jeżeli mamy taki naprawdę wysokiej rozdzielczości, bardzo nowoczesny i potężny spektrometr NMR, to jest to duże urządzenie, kosztuje parę milionów. Ten magnes jest strasznie wielki. Dlaczego on jest taki duży? Dlatego, że generalnie zależy nam na silnych polach magnetycznych, a silne pola magnetyczne mogą być wytwarzane przez elektromagnesy nadprzewodzące. Współczesne, komercyjne elektromagnesy nadprzewodzące muszą być zanurzone w ciekłym helu. To są niskotemperaturowe nadprzewodniki. No i wobec tego ten duży rozmiar to jest tak naprawdę nie rozmiar samego elektromagnesu, tylko to jest rozmiar tego płaszcza chłodzącego, płaszcza helowego, na zewnątrz jeszcze płaszcza wypełnionego ciekłym azotem, który utrzymuje odpowiednią temperaturę naszego nadprzewodzącego elektromagnesu. Tak, no tutaj mamy pole magnetyczne kilkunastoteslowe. Takie malutkie magnesy posiadają zwykle stałe magnesy. No i są to spektrometry mniejszej rozdzielczości, mniejszej czułości, nieco tańsze, ale za to można mieć taki spektrometr na swoim stole laboratoryjnym i jest bardzo łatwo dostępny. Szczerze mówiąc, takie maleńkie spektrometry to jest nowa rzecz.
wcale, to wcale nie są tradycyjne starszego typu spektrometry, wręcz przeciwnie. Takie zminiaturyzowane urządzenia są pewną nowością. No dobrze, co jeszcze potrzebne jest, żeby zbudować spektrometr? Musimy mieć źródło fal radiowych, musimy oczywiście mieć odpowiedni detektor, no i musimy mieć komputer, który to wszystko obsługuje i na którym możemy potem oglądać nasze widma. No dobrze, a teraz jak przygotować próbkę? No, związek musi być czysty, suchy i rozpuszczamy go w odpowiednim rozpuszczalniku, ponieważ próbka NMR-owska, której będziemy używać, ma być próbką ciekłą. Istnieje również coś takiego jak NMR ciała stałego, ale o tym nie będę mówić, to troszeczkę inny rozdział NMR-u. My tutaj mówimy o tak zwanym wysokorozdzielczym NMR-ze, gdzie próbki muszą być ciekłe, gdzie próbka musi być po prostu substancją rozpuszczoną w rozpuszczalniku. Wystarczy, żeby próbkę sporządzić, kilka miligramów związku, a zatem nie tak bardzo dużo, ale też nie tak bardzo mało, bo na przykład, żeby zmierzyć widmo elektronowe, wystarczy 1000 razy mniej związku. No, w NMR-ze potrzeba tych kilka miligramów. Próbkę rozpuszczamy w rozpuszczalniku deuterowanym. Dlaczego ten rozpuszczalnik musi być deuterowany? Przede wszystkim dlatego, że najczęściej dla związków organicznych mierzymy widmo protonowe i nie chcemy, żeby nasz rozpuszczalnik zawierał protony, ponieważ wtedy sygnał pochodzący od rozpuszczalnika byłby bardzo silny i utrudniałby interpretację widma, zasłaniałby inne piki i stwarzałby jeszcze inne problemy. Drugi powód, dla którego ten deuter jest potrzebny w próbce, wiąże się ze strojeniem próbki. O tym nie będę mówić, ale tak, deuter, czyli cięższy izotop wodoru 2H, ma pewne zadania związane ze strojeniem jednorodności pola w spektrometrze. To już są szczegóły techniczne. Jakie rozpuszczalniki deuterowane się często stosuje? Na przykład chloroform deuterowany o wzorze CDCl3, ciężką wodę D2O, czy metanol deuterowany. Tak naprawdę można kupić wiele rozpuszczalników, gdzie wszystkie atomy wodoru są wymienione na wodór 2H. Czasami do próbki dodaje się również wzorca przesunięcia chemicznego. Takim wzorcem może być, najczęściej jest tetrametylosilan, czyli w skrócie TMS. No i ważne jest również, żeby próbkę NMR, żeby nasz roztwór umieścić w probówce NMR, nie w byle jakiej rurce, tylko w rurce specjalnej. Dlaczego ona musi być specjalna? Dlatego, że musi to być cienkościenna probówka o idealnie odmierzonej średnicy, która wynosi 5 mm. Ta rurka musi idealnie być wpasowana do tego uchwytu, tak zwanego rotora. Ten uchwyt, dopiero probówkę w takim uchwycie można włożyć do spektrometru. A po drugie, ta probówka musi mieć idealnie równe ścianki. Jeżeli ścianki nie są równe, to zaburza to jednorodność pola magnetycznego i widmo wychodzi do niczego. Nie mamy wąskich linii, tylko mamy krzywe, poszerzone linie i wtedy nie da się takiego widma interpretować. A zatem używamy specjalnych próbówek NMR-owskich. Dobra wiadomość jest taka, że próbka nie zużywa się w trakcie pomiaru. Nie dzieje się z nią nic. No, chyba że związek jest nietrwały i po prostu rozkłada się albo reaguje z rozpuszczalnikiem. To już są inne problemy. A zatem my taką próbkę możemy potem odparować, rozpuszczalnik możemy odparować, a próbkę użyć do kolejnych badań albo do kolejnych reakcji. No dobrze. Co potem? Wkładamy próbkę do magnesu, tak do środka. To się wkłada na poduszce powietrznej, tak, bo nie możemy takiej delikatnej, wąziutkiej próbóweczki wrzucić tam tak z góry do środka, tylko robi to aparat za pomocą poduszki powietrznej.
potem mierzymy, obsługa komputerowa. I tak naprawdę na początku nie otrzymujemy widma, tylko otrzymujemy pomiar w troszeczkę innej postaci. To wygląda tak, jak tutaj pokazane jest w dolnym oknie, no ale można bardzo łatwo przekonwertować taki pomiar niezrozumiały, nieinterpretowalny widmo, które da się interpretować i ja pokażę, jak interpretuje się widmo, tak? Bo my z tej interpretacji chcemy otrzymać jak najwięcej informacji o związku, najlepiej po prostu strukturę związku. No właśnie, jak interpretujemy widma NMR? Proszę Państwa, ja pokażę, jak odczytywać informacje z widm protonowych. Zresztą należy pamiętać o tym, że mamy oddzielnie mierzone widma protonowe, oddzielnie mierzone widma węglowe, oddzielnie mierzone widma na przykład fosforowe. Nie ma takiej sytuacji, żeby na jednym widmie jednowymiarowym mieć sygnały pochodzące i od protonów, i od jąder C13 i na przykład od jądry fosforu. To jest po prostu niemożliwe. A zatem zawsze mamy jeden typ jądra na jednym widmie tego rodzaju. Istnieją jeszcze widma dwuwymiarowe, które mogą godzić ze sobą pomiar na przykład węgla z pomiarem protonowym, ale one wyglądają całkiem inaczej. Na końcu pokażę. Proszę Państwa, pierwszy parametr, który można odczytać z widma, jest, wydaje się, banalny, bo to jest liczba pików. Liczymy 1, 2, 3, 4, 5. Liczba pików odpowiada liczbie różnych grup protonów. I to jest proste. Tak się wydaje na początku, że to jest proste. W przypadku tego estru, który jest tutaj narysowany, rzeczywiście to jest proste. No bo mamy grupę CH3, to będzie jeden sygnał. W obrębie grupy CH3 wszystkie protony są identyczne. A już w to się nie będę zagłębiać, to jest związane z geometrią cząsteczki, ale tak jest. W obrębie grupy CH2 o numerze 2 mamy dwa identyczne protony, to będzie drugi sygnał. Kolejna grupa CH2 to jest kolejny sygnał. Zwróćmy uwagę na to, że ta grupa CH2 jest w innym otoczeniu niż ta grupa CH2, bo ta pierwsza przyłączona jest bezpośrednio do tlenu, a ta druga nie. Kolejna, trzecia grupa CH2 znowu jest inna, no bo jest przyłączona do grupy CH3 i jest w ogóle dalej od atomu tlenu, a zatem ma inne otoczenie chemiczne i to już będzie czwarte otoczenie chemiczne. Grupa CH3 to będzie piąte otoczenie chemiczne. No i mamy pięć sygnałów, można to policzyć. Bardzo często jest tak, że ta liczba sygnałów już daje nam dużo informacji, bo można na przykład w ten sposób odróżnić izomery. Tak? W jakiejś syntezie otrzymujemy kilka różnych izomerów, potem te izomery rozdzielamy, no i one się mogą różnić symetrią i liczbą sygnałów. Kolejny parametr to jest intensywność. Intensywność sygnału mierzymy w NMR-ze, nie mierząc wysokość tego sygnału, to nie jest wielkość użyteczna dla nas, tylko mierzymy powierzchnię pod pikiem. A zatem powierzchni pod pikiem na oko nie da się zmierzyć. Robi to komputer, tak? Za pomocą programu komputerowego do obrabiania widm NMR całkujemy, czyli mierzymy powierzchnię pod krzywą i tutaj te powierzchnie są wypisane. Tak naprawdę to nie są bezwzględne wartości powierzchni, tylko to są relatywne powierzchnie, tak? Stosunek intensywności tego sygnału do tego sygnału ma się jak 2 do 3. Jaką informację niesie intensywność? Niesie informację o liczbie protonów w poszczególnych grupach. A zatem w tej grupie mamy 3 protony, w grupie CH2 mamy 2 protony. A zatem stosunek intensywności sygnałów powinien się mieć jak 3 do 2. Czyli to jest banalne, bardzo proste. Jest to jeden z wielu parametrów. No i jakie tutaj są intensywności? 2 do 3 do 2 do 2 do 3. No to już trochę wiadomo, tak? Czyli te dwa sygnały, triplet po prawej stronie i singlet przy 2 ppm, to muszą być nasze dwie grupy CH3. Coś już wiadomo.
No dobrze, oczywiście to nie wystarcza. Sama intensywność w tym wypadku nie wystarcza. Kolejny parametr to jest przesunięcie chemiczne. Przesunięcie chemiczne jest tutaj na dolnej osi. No, można dokładnie odczytywać przesunięcie chemiczne. Zawsze podaje się przesunięcie środka multipletu, jeżeli to jest bardziej złożony multiplet niż singlet. No i przesunięcia chemiczne są stabilaryzowane, na przykład alifatyczne związki mają nieduże przesunięcia chemiczne. Związki aromatyczne mają przesunięcia w zakresie najczęściej między 6,5 a 8,5 ppm. I tak dalej, i tak dalej. Można sobie do takiej tablicy zajrzeć i czegoś się dowiedzieć. Ale warto również kojarzyć to, że ponieważ po lewej stronie mamy protony, czy w ogóle jądra, odsłaniane. Co to znaczy odsłaniane? To znaczy takie, które są mniej ekranowane przez elektrony. I wiąże się to między innymi z wyciąganiem gęstości elektronowej z niektórych grup przez silnie elektroujemne pierwiastki. Na przykład silnie elektroujemnym pierwiastkiem jest tlen i tlen ściąga na siebie gęstość elektronową z tej grupy CH2. Nawet jeżeli to jest subtelny efekt, to w NMR-ze można to zobaczyć. I rzeczywiście ten najbardziej w lewo przesunięty sygnał, no to jest powiększony triplet, tak? W każdym razie przesunięcie chemiczne tego tripletu jest duże, największe i rzeczywiście to jest efekt wyciągania elektronów, czyli efekt odsłaniający takiego tlenu bezpośrednio przyłączonego do grupy CH2. Tutaj mamy też atom tlenu w grupie karbonylowej, ale efekt takiego tlenu na grupę CH3, na przesunięcie grupy CH3, no też jest, ale jest nieco słabszy. Ta grupa CH3 to jest ten sygnał. Też przesunięty w lewo troszeczkę w stosunku do pozostałych pików, ale słabiej. No dobrze, a zatem przesunięcie chemiczne mówi nam coś o otoczeniu chemicznym i tutaj na pewno można się posłużyć tablicami przesunięć chemicznych. Kolejny parametr, tak, już się nie możemy doczekać, to jest multipletowość, czyli rozszczepienie sygnałów. No właśnie, no wreszcie powiem o tym, dlaczego to jest triplet, czyli sygnał rozszczepiony na trzy składowe. Ten sygnał jest rozszczepiony na pięć składowych, jest kwintetem, ten na sześć składowych jest sekstetem, ten nie jest rozszczepiony, jest singletem. Nieważne, mniejsza o nazwy, ale możemy policzyć, ile składowych zawiera który multiplet. Otóż to, jak bardzo rozszczepiony jest nasz sygnał, na ile składowych i w jaki sposób, zależy od liczby sąsiadujących spinów. W naszym przykładzie będą to sąsiadujące spiny wodoru, ale tak naprawdę możemy mieć również inne jądra obdarzone spinem i one wtedy też będą powodować rozszczepienia sygnałów. My się ograniczymy do rozszczepiania przez sąsiadujące jądra 1H. W takich prostych przykładach, jak tutaj, na przykład w związkach alifatycznych łańcuchowych, multipletowość jest o jeden większa niż liczba tych sąsiadujących jąder. Co to znaczy sąsiadujących? Znowu pytanie nie jest, odpowiedź na to pytanie nie jest taka bardzo prosta, ale w przypadkach prostych, w przypadkach takich związków alifatycznych, jak pokazany tutaj, liczy się najbliższy sąsiad, czyli proton odległy od naszego odprzywiązania chemiczne. Dlatego, że to rozszczepienie wiąże się z tak zwanym oddziaływaniem spin-spin i to oddziaływanie spin-spin przenoszone jest przez wiązania chemiczne. I ono jest przenoszone na stosunkowo małe odległości. Przez trzy wiązania, czasami przez cztery wiązania, ale tylko czasami przez cztery wiązania. W naszym związku pokazanym tutaj, w tym estrze, mamy oddziaływania tylko na odległość trzech wiązań chemicznych.
No dobrze, no to w takim razie przymierzmy się do interpretacji rozszczepień. Wiemy, że lewy tryplet pochodzi od tej grupy CH2. No i teraz dlaczego ten sygnał jest tripletem? Czy to się zgadza z pokazanym wzorem? Jeżeli rozszczepienie jest podane wzorem N plus 1, gdzie N to liczba sąsiadujących spinów, no tutaj wodorów. Tych wodorów sąsiadujących mamy 2. 2 plus 1 to jest 3. Ten sygnał jest tripletem, wszystko się zgadza. A zatem trzy składowe świadczą o obecności 2 sąsiadujących atomów wodoru. No dobrze, w takim razie czy możemy przewidzieć, jaka będzie multipletowość sygnału tej drugiej grupy CH2? W sąsiedztwie po jednej stronie mamy 2 atomy wodoru, po drugiej stronie też 2 atomy wodoru, w sumie 4 atomy wodoru. No, one wszystkie są odległe o 3 wiązania. No, czyli w sumie 4, tak, 4 plus 1 to jest 5. Powinniśmy mieć 5 składowych w naszym piku. Czy jest taki sygnał? Tak, tu mamy 5 składowych. One są trochę krzywe, ale jest ich 5, wszystko gra. Kolejna grupa CH2, sąsiednich protonów jest 5 plus 1, wychodzi 6. Tak, jest 6 składowych, to się nazywa sekstet. No i wreszcie mamy drugi triplet, to jest ta druga grupa. A dlaczego mamy singlet? Mamy singlet, dlatego że grupa CH3 po lewej stronie, w tym najbliższym sąsiedztwie, czyli tak, w takiej bliskości, żeby odległość proton-proton to były 3 wiązania, nie ma żadnych sąsiadów. A zatem jest singletem, nie mamy w ogóle rozszczepienia. To zresztą pasuje do naszego wzoru. Tak, 0 plus 1 równa się 1, mamy singlet. No i tak, wszystko można w ten sposób zinterpretować. Jak widać, analiza multipletowości i analiza intensywności sygnałów, jeszcze podparta analizą przesunięcia chemicznego, wystarcza spokojnie, żeby przypisać wszystkie sygnały. Oczywiście najczęściej mamy do czynienia z sytuacją trudniejszą, czyli otrzymujemy widmo, ale nie wiemy jeszcze, jaki jest wzór. Albo mamy do wyboru kilka wzorów, na przykład kilka izomerów. No i pokażę Państwu, jak można tutaj kombinować. To są bardzo przyjemne łamigłówki. Ale tutaj w ramce mamy jeszcze podany kolejny parametr, to jest stała sprzężenia. Co to jest ta stała sprzężenia? Ta stała sprzężenia wiąże się właśnie z wyglądem multipletów. W przypadku takich prostych multipletów, jakie pokazuję teraz, stała sprzężenia to jest odległość pomiędzy sąsiadującymi liniami w multiplecie. I ona zależy, ta odległość zależy od energii oddziaływania spinów. Jeżeli ta energia oddziaływania jest duża, stała sprzężenia jest generalnie większa, ta odległość jest większa. Chociaż jest to do pewnego stopnia uproszczenie. Nie zawsze tak łatwo jest określić stałą sprzężenia. Tylko można to zrobić dla takich prostych multipletów, jakie ja będę pokazywać. No dobrze. Tutaj chciałam tylko pokazać, że tablice przesunięć chemicznych są dostępne w internecie. Tak, bardzo łatwo je znaleźć. I jak widać mamy węższe albo szersze zakresy przesunięć. Tak, dlatego, że no, tu jest pokazane, że na przykład grupa CH przyłączona do pierścienia arylowego, tak, czyli do pierścienia aromatycznego, może mieć przesunięcie od 3 do 6,5. Tak? Czyli dużo zależy od tego, co jest jeszcze przyłączone gdzieś dalej. Dlatego czasami te zakresy są bardzo szerokie. Czasami jest tak, jak na przykład w przypadku przesunięć grup kwasowych czy grup alkoholowych, że to, jakie dokładnie jest przesunięcie chemiczne tej grupy, zależy również dość mocno od rozpuszczalnika. Ale to już jest wchodzenie w szczegóły. W każdym razie takie tablice są dostępne i są bardzo pomocne przy interpretacji widm NMR. No dobrze, ale my teraz przekonajmy się, że bardzo często niewiele trzeba, żeby rozstrzygnąć jakiś dylemat, żeby na przykład rozpoznać,
który mamy związek w próbce. Wyobraźmy sobie, że robimy chlorowanie benzenu, otrzymujemy cztery różne związki, udało nam się je rozdzielić, ale teraz nie wiemy, który jest który. Mamy chlorobenzen i trzy różne izomeryczne dichlorobenzeny. No właśnie, no i to widmo wygląda tak. Czyli rozwiążmy to zadanie najprościej, jak się da. Czyli policzmy, ilu sygnałów oczekujemy dla każdego z tych izomerów. Ilu sygnałów w widmie 1 HNMR. Czyli trzeba się przyjrzeć symetrii tych związków. Tutaj na widmie widzimy dwa sygnały. One są rozszczepione, ale są to ewidentnie dwa sygnały. No dobra, związek A. Ile tutaj będzie sygnałów? No dobra, związek jest symetryczny. Mamy płaszczyznę symetrii, tak, pionową, prostopadłą do tablicy. Lewy górny proton jest identyczny jak prawy górny proton, czy też atom wodoru. Dlatego, że one tak sąsiadują z chlorem. No, to będzie jeden sygnał. Dwa nieco odleglejsze protony, to będzie drugi sygnał, ale tutaj jest jeszcze naprzeciwko chloru kolejny, tak, piąty proton, który jest w jeszcze innym otoczeniu chemicznym. Tu będą trzy sygnały. Związek B. Ile tu będzie sygnałów? No, znowu widać, że związek jest symetryczny. Płaszczyzna symetrii przechodzi ukośnie. Sąsiaduje z chlorem bezpośrednio ten proton i ten proton, to będzie pierwszy sygnał. Ten proton i ten proton, to będzie drugi sygnał. Dobra, pasuje. To jest, wydaje się, związek B, chyba że któryś z tych izomerów też ma dwa sygnały. Wtedy okaże się, że zadanie nie jest takie łatwe. No to liczymy. Związek C. Ten atom wodoru pomiędzy dwoma chlorami, to będzie jedno otoczenie chemiczne. Teraz te dwa też sąsiadujące, ale po drugiej stronie, to będzie drugie otoczenie chemiczne, a ten na końcu to będzie trzecie otoczenie chemiczne, czyli to nie może być związek C. No dobrze, związek D. Proszę spojrzeć, ten związek ma dwie płaszczyzny symetrii prostopadłe do tablicy, jedna jest pionowa, druga jest pozioma. I wszystkie cztery atomy wodoru są identyczne, są w identycznym otoczeniu chemicznym, a zatem związek D, 1,4-dichlorobenzen, da w NMR-ze jeden tylko sygnał. No, czyli udało się, jedynie licząc sygnały na widmie i analizując symetrię związku, można było rozpoznać, który to izomer. No, który to związek, tak? Bo A akurat nie jest izomerem. No, następny problem. Czym różnią się widma NMR etanolu i metanolu? Dlaczego ważna jest umiejętność rozróżnienia etanolu i metanolu? Dlatego, że etanol nie jest trujący, metanol jest bardzo silną trucizną. Były już otrucia metanolem, tak, wiele osób zmarło, wiele osób straciło wzrok. Metanol jest bardzo niebezpiecznym alkoholem, który na dodatek nie różni się smakiem od etanolu, a zatem takie przypadki się zdarzają. No dobrze, bardzo prosto. My już wiemy, że tak naprawdę można liczyć sygnały. W widmie etanolu spodziewamy się 1, 2, 3 sygnałów, bo mamy trzy różne grupy, trzy różne otoczenia chemiczne. W widmie etanolu mamy 1, 2 sygnały. No, tu jeszcze można tak naprawdę wprowadzać pewne komplikacje, ale tego dzisiaj nie będę robić. No dobrze, jak wygląda widmo etanolu? Proszę Państwa, widmo etanolu zmierzone w roku 2000 to jest etanol rozpuszczony w deuterowanym chloroformie i jeszcze z dodatkiem wzorca przesunięcia chemicznego TMS-u wygląda następująco. Raz, dwa, trzy sygnały. Tutaj wiadomo, który sygnał pochodzi od której grupy. Ale widmo etanolu mogło wyglądać tak, kiedyś zmierzone wyglądało troszeczkę inaczej. To był rok 1951. W publikacji, która tutaj jest na dole zacytowana,
po raz pierwszy zmierzono widmo NMR, po raz pierwszy no, mieliśmy takie chemiczne zastosowanie NMR-u i oczywiście był to etanol, tak? Jak to świadczy ładnie o naukowcach. Zainteresowali się od razu etanolem. No dobrze, ale my chcemy zainteresować się związkami bardziej złożonymi. Nie etanolem, który już jest doskonale poznany, ale czymś nowym. Tak? Tutaj mamy cząsteczkę, która została opublikowana dopiero w 2019 roku. Zupełnie nowa chemia. Jak będzie wyglądało widmo? No zadajmy sobie znowu to samo pytanie, ile na widmie 1H NMR tej cząsteczki zobaczymy sygnałów? Prosta rzecz, liczenie protonów i analiza symetrii związku. Ale okazuje się, że w pewnych sytuacjach to pytanie może być trudne. Trudno na nie odpowiedzieć. Specjalnie zasłoniłam niektóre grupy boczne tymi szarymi kółkami, żeby podzielić to zadanie na dwie części. I pierwsze zadanie jest łatwe. Pierwsze zadanie polega na tym, że stwierdzamy, no dobra, nie widzę tutaj żadnego elementu symetrii. Tak, ta cząsteczka po lewej stronie ma inny łańcuch, po prawej ma inny łańcuch, czyli nie ma tutaj symetrii. Wystarczy policzyć te atomy wodoru, każdy jest w innym otoczeniu chemicznym, wychodzi ich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 sygnałów powinniśmy widzieć na widmie. No i rzeczywiście każdy z tych atomów, każdy z tych protonów daje oddzielny sygnał. A teraz dlaczego te grupy, które były zasłonięte, te pierścienie arylowe, to są no, podstawniki benzenowe, dlaczego one stanowią jakiś niezwykły problem? Proszę Państwa, tutaj pojawiają się dwa problemy. Pierwszy problem jest taki, że mimo, że cząsteczka jako całość jest asymetryczna, nie ma tutaj elementu symetrii, to jednak te otoczenia chemiczne tych zewnętrznych części naszych pierścieni są bardzo, bardzo podobne. Nie są identyczne, ale są bardzo, bardzo podobne. Wobec tego te sygnały na pewno będą tak blisko siebie, że nawet mogą się całkowicie nakładać. To jest pierwszy problem, ale nie jedyny. Dlatego, że drugi problem jest taki, że te pierścienie obracają się. No i co z tego? Niech się obracają. Ale okazuje się, że to też wprowadza pewne dodatkowe komplikacje. I z czym to można porównać? Można to porównać z kręcącym się kołem roweru. Jeżeli rower jedzie powoli i koło kręci się powoli, widzimy oddzielnie każdą szprychę, można sobie te szprychy policzyć. Ale jeżeli rower jedzie naprawdę szybko, to te szprychy nam się zlewają. I tak może być również w widmach NMR, że sygnały dwóch wodorów, dwóch protonów będą się zlewać, dlatego że jakaś grupa bardzo szybko się kręci. I co wtedy się dzieje, jeżeli te sygnały się zlewają, czyli nakładają się na siebie, no to wychodzi tych sygnałów mniej niż myśmy oczekiwali, licząc po prostu, licząc sobie protony na cząsteczce. No właśnie, no i to jest kolejny problem. I na czym ten problem polega? Proszę Państwa, weźmy no, jakąś prostszą cząsteczkę, w której może występować taka rotacja. Mamy dimetyloacetamid i lewa strona cząsteczki jest asymetryczna. Na górze mamy grupę CH3, na dole mamy atom tlenu. I teraz górna, prawa, zaznaczona na czerwono grupa CH3 jest w jakimś jednym otoczeniu chemicznym, czyli odpowiada jakiemuś przesunięciu chemiczne, tutaj oznaczone jest ono jako delta 1 i to jest lewy sygnał, a druga grupa dolna prawa CH3 jest w jakimś innym otoczeniu chemicznym, no bo tutaj obok jest tlen, tak? Czyli to otoczenie jest inne. I to będzie drugi sygnał, drugie otoczenie chemiczne. I rzeczywiście, jeżeli obrót wokół tego wiązania jest wystarczająco wolny, my możemy zarejestrować widmo złożone z dwóch sygnałów. No oczywiście gdzieś jeszcze mamy sygnał tej trzeciej grupy CH3, ale
ona jest gdzieś indziej, tak. Nią się nie będziemy zajmować. Tak? Zatem te dwie grupy CH3 dały nam dwa sygnały NMR. A teraz od czego to zależy? Czy obrót jest wolny, czy szybki? No, po pierwsze zależy od budowy cząsteczki. To jest bardzo, bardzo ważne. Ale druga rzecz, drugi czynnik to jest temperatura. I akurat dla tej cząsteczki, dla tego dimetyloacetamidu, można uzyskać albo wolny obrót i jeden i dwa sygnały NMR i to będzie pomiar w niskiej temperaturze, albo jeżeli próbkę podgrzejemy, to można uzyskać inne widmo. Mamy uśredniony sygnał dwóch protonów. Dlatego, że grupa niebieska raz jest w otoczeniu delta 1, a raz jest w otoczeniu delta 2. Tak samo grupa czerwona raz jest w otoczeniu delta 1, a raz jest w otoczeniu delta 2. Jeżeli obrót jest wystarczająco szybki, piki się zlewają, no i otrzymujemy dwa razy bardziej intensywny sygnał pośrodku tych dwóch przesunięć w takim przypadku. No, czyli mamy dodatkową komplikację. Ale oczywiście my czasami komplikacje potrafimy obrócić na naszą korzyść. I w tym wypadku również tak jest. Dlatego, że w tego typu pomiarach, w różnych temperaturach można uzyskać dodatkowe dane i dodatkowe wnioski. I z tego typu badań można uzyskać szybkość obrotu tej grupy w cząsteczce. Kto by pomyślał, jak w ogóle zmierzyć, jak szybko rotuje jakaś grupa w związku chemicznym? Wydaje się to abstrakcją, no, zmierzyć coś tak szczegółowego, tak? Maleńka grupa się na jakiejś maleńkiej cząsteczce kręci. Za pomocą badań NMR-owskich jest to jak najbardziej możliwe. Oczywiście do tego jeszcze trzeba zrobić więcej pomiarów i użyć odpowiednich wzorów. No dobrze. A teraz kolejny parametr NMR-owski. Rozszczepienie sygnałów. Otóż rozszczepienie sygnałów niesie nam jakieś kolejne informacje strukturalne. Proszę Państwa, weźmy sobie taki dichloroocetan etylu. Cząsteczka wygląda tak, natomiast widmo 1H NMR jest pokazane poniżej. Widzimy trzy sygnały: singlet, kwartet, triplet. Ale prócz tego to są jeszcze jakieś takie małe, podejrzane, dziwne sygnały, które nie należą do naszego związku. Nasz związek powinien mieć raz, dwa, trzy sygnały. A ten kolejny sygnał to jest po pierwsze wzorzec przesunięcia chemicznego TMS przy zerze. No, z definicji TMS ma zero. On służy do kalibracji widma. A drugi sygnał to jest sygnał resztkowy rozpuszczalnika. Skąd bierze się ten sygnał? No, właśnie z rozpuszczalnika deuterowanego. Rozpuszczalniki deuterowane nigdy nie są zdeuterowane w 100%. Ta reszteczka niezdeuterowana jest widoczna w widmie jako zwykle małej intensywności sygnał resztkowy. Tak, trzeba to umieć też rozpoznać i nie próbować na przykład tego sygnału interpretować w związku ze swoim badaną próbką. No dobrze. I teraz tak, po pierwsze, chcemy przypisać sygnały, a po drugie, chcemy wyciągnąć pewne informacje strukturalne. No, w przypadku, kiedy mamy już i wzór, i widmo, no to jest banalna sprawa, ale bardzo często jest tak, że mamy tylko widmo. I wtedy co widać? Na widmie widać, że mamy jeden sygnał o intensywności 1H, czyli to będzie jeden proton, który nie oddziałuje z innymi protonami, czyli jest odległy o kilka wiązań, tak, o więcej niż trzy wiązania od innych protonów. A tutaj mamy dwie grupy protonów oddziałujące, bo wzajemnie się rozszczepiają. Czyli jest jakaś grupa złożona z dwóch protonów, która oddziałuje, no bo innej możliwości nie ma, to oddziaływanie zawsze jest wzajemne. Ta oddziałuje z tą, a ta oddziałuje z tą. Z drugą grupą, ta grupa oddziałuje z tą grupą, czyli grupa CH2 oddziałuje z grupą CH3. No, ten przykład jest bardzo prosty, ale
na takiej zasadzie wyciągamy informacje strukturalne, że obserwujemy dwa multiplety. A teraz skąd my mamy wiedzieć, gdyby było więcej multipletów na widmie, który z którym oddziałuje, która grupa protonów oddziałuje z którą grupą protonów. Można to rozpoznać między innymi po stałej sprzężenia. Bo jeśli stałe sprzężenia mówią nam coś o energii oddziaływania, to no, jest to ta wzajemna energia oddziaływania i odległość, czyli stała sprzężenia w tym multiplecie, powinna być identyczna jak odległość w tym drugim multiplecie. Na kolejnym przykładzie powinno to być jasne. Nie, jeszcze nie na tym. A teraz troszeczkę bardziej skomplikowany obraz. Mamy znowu izomery, tym razem związku alifatycznego, złożonego z 4 atomów węgla, 1 atomu chloru. To są wszystko izomery. Jeżeli na przykład zbadamy skład pierwiastkowy, wyjdzie nam to samo. Ale za pomocą Wiedemana NMR można odróżnić, można rozpoznać, z którym izomerem mamy do czynienia. No dobrze. Od czego by tu zacząć? Proszę Państwa, można przyjąć strategię, po pierwsze, liczenia sygnałów, na tym już się świetnie znamy. Czyli na przykład związek C ma raz, dwa, trzy, cztery różne grupy, spodziewamy się 4 sygnałów, a tutaj na widmie są 3 sygnały. No dobra, czyli to na pewno nie to. A jak będzie ze związkiem B? Związek B, no trzeba jeszcze wiedzieć, jaki jest kształt tej cząsteczki. Otóż taki atom węgla, który tworzy 4 pojedyncze wiązania, jest tetraedryczny. A zatem tak, jest to taka piramida o podstawie trójkąta i wszystkie grupy CH3 są w identycznym otoczeniu chemicznym. Wszystkie 9 protonów jest w identycznym otoczeniu chemicznym. A zatem powinniśmy mieć 1 sygnał, no a tu są 3, nie pasuje. No dobrze, no to może związek A. Zobaczmy jeszcze na naszym widmie, że jest coś bardzo charakterystycznego. 1 sygnał ma intensywność 6H, odpowiadającą 6 protonom. Kolejny sygnał ma intensywność 1 protonu i ma strasznie dużo składowych. A trzeci sygnał ma intensywność 2H, też jest dubletem. No dobra, czy związek A do tego pasuje? Przede wszystkim zastanówmy się, czy w związku A mamy 6 identycznych atomów wodoru. No tak, mamy 2 identyczne grupy CH3. Ten związek A jest związkiem symetrycznym. Tak, tutaj mamy płaszczyznę symetrii dla tego związku, tak? Zważywszy oczywiście też, jaka jest geometria atomów nasyconych węgla. Związek D już nie jest symetryczny. Jedna grupa CH3 jest inna niż druga grupa CH3, bo jedna jest bliżej atomu chloru, druga dalej, ta jest bliżej, ta jest dalej. Czyli one nie mogą tworzyć jednego sygnału. No dobrze, to jest, wychodzi na to, że to chyba jest związek A, ale przyjrzyjmy się temu dokładnie. Jeden sygnał ma intensywność 6H, to jest ten sygnał. A teraz dlaczego on jest dubletem? Dlaczego ma 2 składowe? Dlatego, że w sąsiedztwie mamy 1 proton. Reguła rozszczepienia to było N plus 1, czyli jeden sąsiad plus 1 wychodzi 2, powinny być 2 składowe, są. Wszystko się zgadza. A teraz ten sygnał tak mocno rozszczepiony, ile on ma w ogóle tych składowych? Otóż te malutkie składowe po bokach też się liczą i je też musimy wliczyć i wszystkich składowych jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobrze, o czym świadczy obecność 9 składowych? O tym, że w najbliższym sąsiedztwie naszego protonu powinno być protonów 8. Czy jest 8? Oczywiście. 2 grupy CH3 i 1 grupa CH2 w sumie ma protonów 8. Dlatego mamy sygnał rozszczepiony na 9 składowych. Jak widać, w tych multipletach o dużej liczbie składowych
te zewnętrzne składowe są wyraźnie słabsze. No i wreszcie grupa CH2 sąsiadująca z grupą CH daje dublet, czyli multiplet rozszczepiony na dwie składowe, a intensywność też się zgadza z liczbą protonów. No i zadanie rozwiązane, mamy związek A. No dobrze, to jest lekkie, proste i przyjemne, ale oczywiście znowu mogą się pojawić jakieś komplikacje. Czyli nie wszystkie multiplety wyglądają tak prosto i ładnie. Nie zawsze mamy tylko dublet, czy triplet, czy kwartet, czyli taki multiplet o dwóch, trzech, czterech składowych, który jeszcze podlega pewnym zasadom, które rządzą tymi intensywnościami w obrębie jednego piku, tak? Tymi intensywnościami rządzi trójkąt Pascal. Czasami pojawia się coś bardziej złożonego, na przykład dublet dubletów albo dublet dubletów dubletów. Wtedy pojawia się w takim jednym multiplecie więcej różnych odległości, czyli więcej stałych sprzężenia. A zatem mamy oddziaływania z różnymi energiami. Mamy spiny oddziałujące z różną energią. Zamiast tripletu na przykład moglibyśmy otrzymać triplet dubletów. Albo możemy mieć także triplet tripletów. Przyjrzyjmy się temu tripletowi tripletów. To jest przykład o tyle ciekawy, że to wcale nie jest widmo protonowe, tylko to jest widmo telurowe. Otóż izotop teluru 125 jest aktywny w NMR-ze, ma spin 1,2, podobnie jak proton, i bardzo dobrze nadaje się do badań NMR-owskich. Można zatem zmierzyć widmo 125T NMR i to jest widmo telurofenu, tak? Tego związku, który był syntezowany, tak, o który pytałam na drugim slajdzie. Dlaczego ten sygnał jest tripletem tripletów? No, tak naprawdę, mimo że to jest inne jądro niż wodór, to zasady rozszczepień są takie same. Czyli to, co powoduje te spiny, które powodują rozszczepienie piku teluru, to także są protony, czyli postępujemy dokładnie tak samo jak w poprzednich związkach. Jeżeli telur rozszczepiony jest przez dwa wodory, to będzie rozszczepiony na triplet. Ale rozszczepiony jest przez jeszcze dwa dalej położone, czyli słabiej oddziałujące protony. I to pierwsze rozszczepienie odpowiada rozszczepieniu na trzy, no, duże składowe, a w obrębie każdej składowej tripletu mamy kolejne rozszczepienie na triplet, wychodzi nam triplet tripletów. No, tutaj szczerze mówiąc trzeba troszeczkę uważać z takim rozumowaniem, że im bliżej jest jądro sprzęgające się, tym będzie większa stała sprzężenia, bo tak naprawdę wcale nie musi tak być. Zdarza się czasami tak, że większa stała sprzężenia może w pewnych sytuacjach odpowiadać dalej położonym jądrom, ale to już są szczegóły. No dobrze, a teraz w jaki sposób wykorzystać takie bardziej złożone multiplety do interpretacji widma, do czerpania pewnych informacji strukturalnych. Weźmy sobie taki fenol podstawiony dwoma atomami chloru. I będziemy patrzeć na ten zakres widma, tak, pomiędzy 6,5 a 7,5 ppm, na którym widzimy te sygnały wodorów oznaczonych na czerwono. Nie interesuje nas w ogóle ta grupa OH i ona w żaden sposób na ten fragment widma nie wpływa. No i zastanówmy się, jakie tutaj będą
sprzężenia, no, trzeba wiedzieć tak naprawdę coś więcej. Trzeba wiedzieć, że jeżeli mamy pierścień aromatyczny, bo tutaj mamy podstawiony benzen, jest to związek aromatyczny, trzeba wiedzieć, że w pierścieniu aromatycznym obserwujemy sprzężenia spin-spin, tak, czyli dające w wyniku tego sprzężenia rozszczepienia, sprzężenia przez trzy wiązania, i to są większe, nieco stałe sprzężenia, i możemy również obserwować sprzężenia przez cztery wiązania, takie dalekozasięgowe. Przez pięć wiązań już najczęściej tych sprzężeń nie widać. Na tym widmie też nie widać więcej sprzężeń. A zatem, czy my wiedząc, że stała przez trzy wiązania jest większa, i to musi być, no oznaczmy ją sobie jako stałą J1, a stała J2 jest mniejsza, czy my możemy przypisać sygnały jednoznacznie? Oczywiście. Mamy dwa dublety, ale w jednym dublecie odległość składowych, czyli stała sprzężenia jest większa, a w drugim dublecie odległość jest mniejsza. Czyli ta większa stała to musi być stała J1, a ta mniejsza to musi być stała J2. A tutaj jeszcze jest jakiś taki dziwny sygnał. Co to jest? To jest dublet dubletów. A zatem sygnał tego protonu został rozszczepiony zarówno z większą stałą, ze stałą J1, jak i z mniejszą stałą przez dwa protony. Jak widać, rozszczepienie w tym wypadku przez dwa protony nie dało tripletu. Dlaczego? Dlatego, że różna jest odległość, różna jest ścieżka wiązań, no i różna jest ta stała sprzężenia, tak? Czyli różna jest energia oddziaływania tych w tej parze i w tej parze. No dobrze, zatem który sygnał jest dubletem dubletów? Sygnał którego protonu? No tego, bo ten sąsiaduje przez trzy wiązania z jednym, a przez cztery wiązania z drugim, tak? To jest proton numer dwa. A teraz, który to jest ten dublet po środku widma? Ten dublet z mniejszą stałą sprzężenia. No, to będzie ten sygnał. To będzie proton o numerku 3, a zatem lewy dublet będzie protonem o numerku 1. Jak widać, czasami rozważania bardziej dokładne, tak? Takie rozważania, gdzie przyglądamy się wielkości stałej sprzężenia, też potrafią nam dać bardzo, bardzo użyteczne informacje strukturalne. No, tutaj można sobie wyobrazić, że rysujemy różne inne izomery dichlorofenolu i analizujemy, no, nie tylko ile będzie pików, ale również jakie dokładnie będą rozszczepienia, przez ile wiązań i tak dalej, i tak dalej. A zatem ta analiza widm NMR, no, rządzi się w sumie prostymi zasadami. Często najgorsze jest to, że mamy dużo informacji naraz i w sumie trochę nie wiadomo, jak od czego zacząć. Ale najgorzej jest, jeżeli związek jest tak złożony, że te zasady, które podałam, i jeszcze inne zasady, których nie podałam, nie wystarczają. Bo pików jest dużo, bo nie wystarczy analiza stałych sprzężenia i analiza multipletowości, bo na przykład w widmie mamy bardzo dużo dubletów i wszystkie o tej samej stałej sprzężenia. I co wtedy robić? Wtedy trzeba użyć troszeczkę bardziej zaawansowanych narzędzi, na przykład zmierzyć widma dwuwymiarowe. Tutaj pokazałam widmo korelacyjne protonowo-protonowe, tak zwane widmo Cozy, najprostsze widmo dwuwymiarowe, również najstarszy rodzaj. No i czym jest widmo dwuwymiarowe? Wygląda to trochę jak taka mapka z poziomicami. To, co mieści się w tym kwadracie, to jest to właściwe widmo dwuwymiarowe. Natomiast po bokach zawsze wkleja się zwykłe widma jednowymiarowe, takie jak już analizowaliśmy wcześniej. No i ponieważ po bokach mamy dwa identyczne widma, no to na widmie dwuwymiarowym, na samym widmie Cozy też widać pewną symetrię. Tutaj się kształtuje coś, co wygląda jak przekątna, i to rzeczywiście nazywa się przekątna, i przekątna nie niesie żadnych nowych informacji. Jest to powtórzenie widma jednowymiarowego, czyli
ten sygnał na widmie protonowym odpowiada temu sygnałowi na przekątnej. Ten odpowiada temu, ten odpowiada temu. No i nic ciekawego. Natomiast to, co jest sednem widma korelacyjnego, widmo Cozy, to są te tak zwane piki pozaprzekątniowe, a w slangu się na to mówi cross-piki. No, generalnie są to piki korelacyjne. Co one korelują, co one oznaczają? Jeżeli przeprowadzimy sobie linię pionową i linię poziomą prowadzącą od tego sygnału korelacyjnego do dwóch widm jednowymiarowych położonych po bokach, to otrzymujemy informację o tym, że proton X jest sprzężony z protonem Y. Co to za sprzężenie? No to jest to samo sprzężenie, sprzężenie spin-spin przezwiązania, które było widoczne jako rozszczepienie sygnału. To jest to samo, tylko tutaj wiadomo, który z którym, a nie tylko, że jest jakieś rozszczepienie. A zatem przy dużej cząsteczce my wiemy, który się będzie sprzęgał z którym, ten będzie się sprzęgał z tym. I tak dalej, i tak dalej. Nie tylko sprzężenia spin-spin można rejestrować za pomocą widm dwuwymiarowych, ale w przypadku widma korelacyjnego Cozy mamy ten sam typ oddziaływania, który odpowiadał za rozszczepienie. A zatem analiza takiego widma Cozy zwykle chwilę trwa, trzeba się zastanowić, trzeba coś porównać i zwykle też nie wystarcza do interpretacji, jeżeli cząsteczka jest naprawdę duża i złożona. Mamy kolejne narzędzia, na przykład mamy widma dwuwymiarowe, korelacyjne, protonowo-węglowe. Można otrzymać widmo węglowe, można zmierzyć widmo protonowe i można zmierzyć trzecie widmo, widmo korelacyjne proton-węgiel. Tych widm korelacyjnych proton-węgiel też jest dużo typów. Widmo, które pokazałam na tym slajdzie, to jest widmo, na którym widać sprzężenie spin-spin, czyli spin wodoru ze spinem węgla C13 przez jedno wiązanie. Na przykład weźmy sobie ten sygnał korelacyjny. Mówi on o tym, że proton numer podpisany tutaj 12 jest związany przez jedno wiązanie z tym węglem. Tak, czyli jeżeli mamy przypisane wszystkie sygnały na widmie protonowym, można bardzo łatwo przenieść to przypisanie przez rysowanie tych banalnych odcinków, przenieść to przypisanie na sygnały węglowe. Tak, tutaj zaznaczony jest proton numer 12, węgiel numer 12, to odpowiada tej korelacji. Istnieją również inne widma korelacyjne proton-węgiel, widma korelacyjne, gdzie widać korelację przez więcej niż jedno wiązanie. Można sobie wyobrazić, że na takim widmie musi być dużo więcej sygnałów i jest ono dużo, dużo trudniejsze do interpretacji. I tak naprawdę, jeżeli mamy nieznany związek, to musimy zmierzyć dużo różnych widm. I dopiero analizując to i rozwiązując takie łamigłówki, gdzie śledzimy korelacje, analizujemy multipletowości, jeszcze zastanawiamy się nad tym, o czym świadczy na przykład przesunięcie chemiczne, wtedy można dojść do struktury. A czasami jest tak, że nie można dojść do struktury, można dojść do kilku alternatywnych struktur, a część struktur wykluczyć. No dobrze, są jeszcze inne widma dwuwymiarowe, na przykład widma Nosy. Widma Nosy to są widma, gdzie widzimy podobny obraz. Też widzimy taką mapkę z sygnałami korelacyjnymi, ale obecność sygnału korelacyjnego świadczy o czymś innym niż sprzężenie spin-spin, a mianowicie świadczy o bliskości przestrzennej protonów. W przypadku sprzężenia spin-spin, które widzieliśmy jako rozszczepienie albo które widzieliśmy na widmie Cozy, mieliśmy informację o tym, że pomiędzy tymi dwoma atomami są wiązania chemiczne, tak? Przez dwa wiązania, przez trzy wiązania, przez cztery wiązania. A tutaj nie musimy mieć tak naprawdę tych
atomów nawet w tej samej cząsteczce. Wystarczy, że one są blisko w przestrzeni, w jakiejś tam sztywnej strukturze. I tego typu widma, widma Nozzi, no nie tylko takie, ale między innymi widma Nozzi, są bardzo użyteczne w badaniu na przykład struktury białka, sposobu pofałdowania białka, czy sposobu, w jaki cząsteczka porfiryny, cząsteczka chemu jest związana z białkiem, w którym dokładnie miejscu, z którymi aminokwasami sąsiaduje. Tutaj można sobie wyobrazić, że te dwa sąsiadujące łańcuchy białka, które nie są związane wiązaniami chemicznymi, ale są bardzo blisko siebie, będą dawały pewne korelacje na widmach Nozzi. Tak? Tak na pewno jest. I struktury białek można rozwiązywać za pomocą NMR-u. Nawet był Nobel w 2003 chyba roku, Nobel z fizjologii i medycyny za takie badanie. No dobrze. Na koniec, to już jest ostatnie widmo, które pokazuję, jest takie dość dziwne widmo NMR. I to, co można uzyskać z tego widma, jest dość zaskakujące, szczerze mówiąc. Pokazywałam Państwu, że obserwując, jak z temperaturą zmienia się liczba sygnałów, tak, czyli mamy dwa sygnały albo jeden sygnał, w zależności od tego, czy grupy w tym amidzie się kręcą szybko czy wolno, mieliśmy pewne informacje o szybkości obrotu cząsteczki, o jakichś ruchach w roztworze. Za pomocą tak zwanego widma Dozy można zmierzyć ruch cząsteczek w probówce, czyli prędkość dyfuzji. I tego typu widma, też dwuwymiarowe, a w zasadzie one się nazywają czasami pseudo-dwuwymiarowymi, to są widma, gdzie na jednej osi mamy zwykłe widmo, najczęściej to jest widmo protonowe, ale nie tylko, natomiast na drugiej osi mamy coś zupełnie nie NMR-owskiego. Na drugiej osi mamy współczynnik dyfuzji. I tego typu widma stosuje się najczęściej do mieszanin. A zatem, no, troszeczkę inna sytuacja. Przygotowując próbkę jednego związku, staramy się, żeby on był jak najbardziej czysty, żeby nie zawierał innych domieszek. A tutaj wręcz przeciwnie, chcemy właśnie na przykład rozpuścić tabletkę razem ze wszystkimi składnikami tej tabletki, zmierzyć widmo i sygnały segregują się niejako na podstawie współczynnika dyfuzji. Tak? Mniejsze cząsteczki, trochę większe, jeszcze większe, największe zostały posegregowane. Tak? Czyli sygnały poszczególnych składników naszej tabletki zostały, jakby to powiedzieć, spektroskopowo rozdzielone. Dziękuję Państwu. Pokazałam narzędzie, które zawiera nie tylko jedno ostrze, ale mnóstwo różnych użytecznych i czasami zaskakujących narzędzi. Dziękuję bardzo.